Witam serdecznie. Z tej strony Patryk Borzęcki. W dzisiejszym wideo pokażę wam w kilku prostych krokach, jak złożyć wniosek kredytowy na swoim przykładzie przez bankowość elektroniczną. Zaczynajmy więc. Na początku, wiadomo, logujemy się na konto do swojej bankowości internetowej. Wchodzimy w zakładkę Dyspozycje, klikamy. Wybieramy produkt który Was interesuje, czyli w tym przypadku kredyt hipoteczny, i tutaj nazwa może się różnić w zależności od tego, jak nazywa się w poszczególnym banku. Klikamy, przechodzimy dalej, wybieramy dyspozycję, i tutaj schodzimy na dół, szukamy zawieszenia spłaty z adnotacją, z, że rozwiązanie ustawowe dotyczy klientów posiadających kredyt hipoteczny w PLN zaciągnięty przed 1 lipca 2022 roku. Następnie wybieramy złóż dyspozycję i tutaj musimy zaakceptować oczywiście regulamin. Ja mam akurat w swoim banku zakład, gdzie muszę to przeklikać. Warto sobie ten regulamin przeczytać, żeby wiedzieć szczegółowo, co tu się znajduje i co podpisujemy, jak z każdą umową. Tutaj możemy sobie pobrać dodatkowo w całym jednym pliku, wydrukować i spokojnie przeczytać w zaciszu domowym. Następnie klikamy, jak przejdziemy przez 11 stron, zatwierdź. I teraz musimy sobie potwierdzić w aplikacji mobilnej podpisanie tej dyspozycji w swoim banku. Następnie dodatkowo musimy potwierdzić, czy wiemy, co to dokładnie oznacza zawieszenie spłaty kredytu w związku z ustawą do jednej umowy i potwierdzamy, że tak naprawdę robimy to na okres dwukrotny, tak? A następnie tutaj mamy dokładnie informację. Co opisuje program, dlaczego się nie płaci, i że możemy ten wniosek spłacić? Następnie wybieramy tutaj produkt, który interesuje, czyli już zrobiliśmy to wcześniej i w ilu miesiącach chcemy zrobić, czyli dwa, a następnie klikamy zaznacz wniosek. No i przechodzimy sobie na dół. W moim przypadku to najbliższej raty to jest 1137,69 zł. No i klikamy dalej. I dajemy oczywiście złóż dyspozycję. No i złożenie dyspozycji przebiegło pomyślnie. I tutaj mamy status złożonego wniosku. Jeśli ktoś z Was miałby problem z złożeniem dyspozycji w swoim banku, to zapraszam do formularza poradakredytowa.pl. Proszę zgłoście się, chętnie pomogę Wam skorzystać z wakacji kredytowych, bo to jest tak jak powiedziałem w poprzednim filmie, że to jest bardzo mega potężna oszczędność i warto sobie po prostu tą kasę oszczędzić. Jeśli dają, to trzeba brać. Także, przede wszystkim dobrego dnia. Udanych, złożonych wniosków. Pozdrawiam serdecznie, Patryk Bożęcki